Egzemplarze tego nowoczesnego samolotu dostarczane są do Polski. To niezwykle ważny moment w dziejach polskich sił zbrojnych. Programu wprowadzenia samolotów A-50 z samolotów MiG-29 i Su-22. Polskie lotnictwo bojowe będzie od teraz używało już tylko i wyłącznie samolotów F-16 i właśnie FA-50, w niedługim czasie również F-35. Te trzy typy pochodzą z tej samej rodziny doskonałych i nowoczesnych samolotów. Jest to bardzo ważne, gdyż te samoloty są praktycznie zgodne z wykorzystywanym już w Polsce F-16. Jest to wielki atut przy budowaniu interoperacyjnego systemu obrony powietrznej, a także jednolitego systemu szkolenia. Nasi piloci są już po pierwszych cyklach szkoleń w Republice Korei na FA-50, i wkrótce będą gotowi płynnie przejść do użytkowania tego nowego typu wyposażenia. Należy podkreślić, że bardzo dobra współpraca pomiędzy naszymi krajami sprawia, że umowa na FA-50 to nie tylko zakup samolotów, ale także pakiet szkoleniowy, trenażery, symulatory oraz pakiet logistyczny. Jesteśmy również w trakcie negocjacji szczegółów dotyczących budowy w Polsce centrum serwisowego na bazie współpracy Korea Aerospace Industries z Polską Grupą Zbrojeniową. Dzięki temu będziemy mogli szkolić pilotów w oparciu o własną bazę szkoleniową oraz serwisować FA-50 w Polsce. Zakup FA-50 jest częścią większego projektu budowy polskich sił zbrojnych, których potencjał będzie w stanie odstraszyć agresora. Współpraca z Republiką Korei w dziedzinie obronności w znacznym stopniu przyczynia się do bezpieczeństwa Polski. Chciałbym jeszcze raz podziękować szczególnie panu ministrowi Lee. Byłem pierwszym zagranicznym gościem pana ministra po objęciu urzędu ministra obrony narodowej przez pana ministra Lee. Rzeczywiście duża otwartość, bardzo merytoryczny poziom naszych rozmów sprawił, że w tak krótkim czasie osiągnęliśmy tak dużo dla bezpieczeństwa naszych państw. Jestem bardzo wdzięczny za otwartość pana ministra Lee. Oba nasze narody dążą do pokoju, do zapewnienia pokoju na świecie. Żeby to się stało, należy zadbać o silne siły zbrojne. Dlatego polskie władze zdecydowały się na to, żeby zwiększyć inwestycje w bezpieczeństwo, żeby zwiększyć nakłady na uzbrojenie, a współpraca z Republiką Korei daje nam możliwość wyposażenia polskich sił zbrojnych w najnowocześniejszy sprzęt. Sprzęt, który gwarantuje bezpieczeństwo. Jestem też dumny z tego, że w tak krótkim czasie do Polski trafiają właśnie te świetne samoloty. Bardzo dziękuję za to, że w Republice Korei mogły odbyć się szkolenia polskich pilotów. Bardzo dziękuję jeszcze raz za otwartość i profesjonalizm naszych partnerów koreańskich. Jestem przekonany, że jeszcze wiele przed nami, dlatego że podobnie myślimy, podobnie postrzegamy zagrożenia i szukamy odpowiedzi na te zagrożenia poprzez skoordynowaną współpracę. Bardzo dziękuję raz jeszcze za otwartość strony koreańskiej i jestem przekonany, że to nie ostatnia uroczystość, w której uczestniczymy, która stanowi ważny dowód znakomitej współpracy polsko-koreańskiej. Dziękuję.